Dzień dobry w kolejnym vlogu. Dzisiaj tutaj taki piękny harmidor i bajzel. Zabieram się za porządki. W ogóle przed chwilą mieliśmy kontrolę wentylacji, wiecie, tych takich tam kratek, co odprowadzają powietrze, gazy, nie wiem, w kuchni i w łazienkach. I się okazuje, że musimy się skontaktować z właścicielem mieszkania, bo w łazience tam w środku w tej wentylacji mamy taki wiatraczek. Wiecie, że jak się światło włącza, to od razu ta wentylacja się uruchamia, żeby szybciej odparować wodę. I pan z kontroli powiedział, że to jest zakazane. No, zawsze jakieś kwiatki. Stalkera dzisiaj chodzi i tylko, co byś chciała? No co chcesz? Micha, daj, śniadania jeszcze nie jadła. Śniadania jeszcze nie jadła. Widzicie łapkę? Wygolona. Narobiła nam ostatnio stracha. Byliśmy na pogotowiu weterynaryjnym, gdzie spędziła właśnie całą noc. Okazało się, słuchajcie, że załapała odkleszczówkę i nawet nie wiem kiedy, bo zabezpieczam psy przed kleszczami. I nie znalazłam na niej kleszcza w ostatnim czasie. W przeciągu kilku godzin stan się tak pogorszył. Zrobiliśmy badania krwi, no i typowe właśnie przy babesziozie jest to, że bardzo silnie anemia wyniszcza pieska, po prostu erytrocyty ulegają zniszczeniu. No i tutaj była już bardzo silna anemia, ale szybko zaczęliśmy działać i na szczęście nie było uszkodzenia żadnych wewnętrznych narządów, wiecie, wątroby, nerki, wszystko działało dobrze. Szybko podjęliśmy leczenie i no, już jest wszystko dobrze. Już ta pani najchętniej to by w zaprzęgu znowu biegała. Teraz odpoczywa sobie po spacerze, ale jeszcze trochę dam jej czasu na takie dojście do siebie, wiecie, pozbycie się anemii po prostu i żeby nabrała sił. Taką mamy dziś pogodę, przepiękną. Więc się ruszamy, ale najpierw idę wysłać pakę, bo sprzedałam parę rzeczy na Vinted. Zobaczcie, nie ma paliwa, nie ma benzyny, tylko jest diesel. Euro 92 za litr. Także tylko ropa, a i ropa podrożała, bo w zeszłym tygodniu jeszcze była euro 80, jakoś 70 coś. My mamy diesla, więc akurat mamy szczęście, możemy tankować. A właśnie jedziemy na inną stację, bo stwierdziliśmy, że na tej jest za drogo. I odjeżdżając tutaj od miasteczka, trochę bardziej, wiecie, w wioski, prawdopodobnie ceny będą bardziej przystępne. Przyjechaliśmy pod inną i co? Cena jeszcze centa droższa i też sam diesel. Także taniej chyba dzisiaj nie znajdziemy, tankujemy. Co za durne czasy. Ja współczuję ludziom, ogólnie masa ludzi przyjechała i czekali tutaj, wiecie, w kolejce, żeby zatankować. No i próbowali tankować, mimo że wszędzie stacja oblepiona informacjami, że po prostu no, nie ma 95 ani 98. No oni twardo próbowali lać i zdziwieni, że nie da rady, że nie działa. Porąbany czas. Jesteśmy w Szansi, przyjechaliśmy sobie nad Rodan na spacer. Schodzimy właśnie na szlak, widzicie? Tutaj za mną znaczek. Pokażę wam przepiękny kolor wody, bo Rodan w czasie, jak właśnie nie pada, rzeka nie jest mocno wzburzona, ma tak niesamowity, piękny kolor. Uwielbiam. Ulele, błotnisto trochę. Dobra, przestaję gadać i idziemy, bo ciężko. Taka droga, widzicie, na razie trochę dzika, przy jakichś działkach. Jakiś ogródek ktoś tutaj sobie ma. Widzicie, zejście takie sobie, ale pam, pam, pam. Widziałeś? Plum. Thank you.
bambusy. No naturalnie na pewno są one tutaj nie występują. Ktoś się musiał do tego przyczynić. Szlak prowadzi do góry z powrotem do miasteczka. Zobaczymy, jakieś kierunkowskazy tam są. Zobaczymy, gdzie możemy dojść. Znaleźliśmy benzynę w Szwajcarii, jakby ktoś szukał. Szlak nas doprowadził z powrotem do miasteczka i zrobiliśmy sobie przystanek na placu zabaw. No w ogóle 20 stopni dzisiaj. Bardzo ciepło jest. Przyjemnie, fajnie. Kolejny punkt dzisiejszego dnia. Przyjechaliśmy na farmę, na której też parę razy byliśmy. W takim trochę amerykańskim stylu, że bierzecie sobie pojemniczek, idziecie na pole i sami zrywacie sobie owoce i warzywa, ile chcecie. Potem idziecie, wiecie, to zważyć do pani, która stoi po prostu przy kasie i płacicie. Teraz aktualnie mamy sezon jeszcze na jeżynę, na malinę. W zeszłym tygodniu zbieraliśmy papryki. A dzisiaj przyjechaliśmy po malinę. Mam pomysł na przetwory na zimę. Tą farmę nam poleciła nauczycielka ze szkoły Gabriela, jak był sezon na truskawki. No i okazuje się, że faktycznie fantastyczne miejsce, bo od praktycznie wiosny po późną jesień, teraz zobaczcie, można przyjechać i zbierać świeże, pyszne owoce i naprawdę one są dużo smaczniejsze. Możesz zerwać! Dużo smaczniejsze niż te ze sklepów. Mamy maliny i teraz mówimy do dzieci, że jeszcze kupimy tu ziemniaki, bo ostatnio kupowaliśmy i były bardzo, bardzo dobre. A córa mnie pyta, mama, ale to co? Ziemniaki też mamy sami wykopać. Mamy zakupy, mamy ziemniaczki, mamy maliny, mamy sok ze świeżych jabłuszek. Gruszek. I wracamy do domku. Dzień następny, mamy w lesie. Przyjechaliśmy do lasu z racji tego, że mamy 23 stopnie na zewnątrz przez drugi dzień. Przejdziemy się, pospacerujemy i zobaczymy, czy może jakieś grzybki jeszcze są. Ostatnio byliśmy i tylko czerwone kozaczki znajdywaliśmy. Wcześniej mieliśmy żółty prawdziwków, ale to takie naprawdę po parę kilo codziennie. Setki. Już pomagam ci. Dobra, pomagam maluchowi kalosze zakładać. I zaraz się oddam. I co? Będą grzyby? Gabryś. Mama, patrz, to już są. A co, już znalazłaś? No jeszcze do lasu nie weszli, a już znajdują. Ale to jest trójak, Ania. Ale jest na drzewie. Ostatnio ja tutaj tylko drogą chodziłam, wiecie, i przy drodze znajdowałam grzyby. Oni chodzili gdzieś tam po tych chaszczach i próbowali coś znaleźć, a się okazało, że najwięcej grzybów to przy drodze rośnie. Co mamy? Mamy. Zajączka. Jakiego? Zajączka, a nawet dwa tutaj, takie maleństwo. Czekaj, hopsi. O, jakie fajne terma. Trzymaj. Dzięki. Ogólnie grzybów jest sporo, ale głównie takie albo takie. O, pięki, idę zobaczę, Ania. Pokaż, co masz. Nie. Nie, to nie jest opieńka miodowa. Chyba, pokaż. Nie. Gdzie znalazłam? Przy drodze. Ale ogólnie słabo. Nie ma. Tak, grzybów jest dużo, ale niejadalnych. Niestety. A później mamy plan pojechać sobie nad ognisko. Zajączka masz? To bierz. No i znowu. Gdzie? Przy drodze. Się zaczął właśnie sezon na jadalne kasztany. No takie łupinki to ma, ale w środku już ich nie ma. Ktoś wyzbierał. Wszędzie są. W sklepach albo na ulicach są takie food trucki, wiecie, gdzie oni prażą te kasztany i sprzedają. Jaki tutejszy rarytas. Pokaż, co masz. Taki grzybek. Kozaczek czerwony. Śliczny. Patrzcie, jaki tutaj jest. Mhm. Tego można schować. Gdzie mamy? Dziewczyny.
Ja też mam. Pokażemy wam ciekawostkę. Zobaczcie, widzicie to? Takie gwiazdki. Tu jest jedna. Tutaj mam drugą. To jest kolejna. Tam też jest, tak. To, ten grzyb nazywa się palce diabła. Ogólnie jest bardzo śmierdzący już w takiej postaci. Ale co ciekawe, jest jadalne. Tylko że jest jadalne, jak są młode. Takie dojrzałe już nie są jadalne. Ale my tego nie zbieramy akurat. Mamy prawdziwka, ale cudne. Wyciągaj go, Jula. Yes. O, Ania też, pokaż. Jakie ogromne, śliczne. Było za drzewem. Pokaż go. No piękne, zobaczcie. Twarde nóżka. Cudne. Chyba widzę kolejnego. Jak ja lubię się szwendać po lesie. No. Znalazłam, zaraz wam pokażę. Kasztany. No. O, tak to wygląda. Tylko te są małe, nie? Te, co sprzedają, są większe. Może dlatego, bo dziko rosną. Dobra. Możesz spłoszyć zwierzęta. No właśnie, możesz spłoszyć zwierzęta. Przyjechaliśmy w kolejne miejsce. W miejsce, gdzie docelowo chcemy zrobić ognisko. Ktoś tu bardzo nie w sosie jest, bo się obudził. Tylko że ludzi na parkingu cała masa i zastanawiamy się, czy będzie to miejsce, wiecie? No ale nic, idziemy zobaczyć. Jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. A trochę pobłądziliśmy, bo wpaliśmy na pomysł, że pojedziemy do innego miejsca, w którym jeszcze nigdy nas nie było, ale jakoś tak go nie znaleźliśmy. Później pojechaliśmy do jeszcze innego miejsca piknikowego. Tam się okazało, że jest jakiś remont drogi i ogólnie nie wiem. Decyzja zapadła, że jednak wracamy tutaj. Dziewczyny przygotowane. Kijki są. Później mamy worek z takimi drewienkami, wiecie, na ognisko, bo tak, kto wiezie drewno do lasu, nie? Ano, ale to jest tutaj bardzo popularne z racji tego, że teraz patyki drewno w lesie jest bardzo mokre i ciężko by było po prostu rozpalić.